Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines. Zaczynamy! Dobrze, a więc zaczynamy. Zacznijmy od rzeczy standardowych. Jak widzicie na ekranie przed Wami, resetuj start, licznik włączony. Mamy dość spory korek statków. No, to było do przewidzenia, no bo to jest jedyny port towarowy w okolicy. Ogólnie to chyba jest. Nie, jeszcze mamy tutaj. No, no, no tutaj to wiadomo, co to jest. Tutaj to się dzieje. Czy ja tego nie wyburzyłem? Ej, zaraz, nie. Bez przesady. Tą drogę trzeba wyburzyć, ponieważ jak widzimy na załączonym obrazku, jest ona niebezpiecznie. Za dużo tutaj samochodów jeździ. Weźmy sobie tak. Kurde. Zrobimy to od tej strony. Czemu? Dobra. I teraz dajmy jeszcze im strefy pędzlem małym. Dobra, powinno być dobrze. Pewnie znikną, ale chodzi mi głównie o ten zjazd. Nie może go tutaj być. No ejku, coś mi się włączyło z tyłu za uchem. Dobra, uznajmy, że tego nie słyszę. Wy też tego nie słyszycie, co nie? No, na pewno. Oddaję, ile można. Dobra, zróbmy sobie tutaj zjazd, ponieważ widzę, że tu są takie korki, jak mogą być tylko w moim mieście. A ogólnie to co tu się dzieje, to jest w ogóle już paradoks. Przyspieszmy sobie czas, będzie może lepiej to jechać. Nie jedzie lepiej. Aha, wydłuż skrótów to sobie nie używacie. To nie. Może to usprawni ruch. No, powiem wam, że usprawniło. Dobrze, stoper włączony. Ja nadaję już na żywo. I jeszcze nie wiecie co i jak. A, właśnie. Miałem zrobić to. Mam wyburzyć ten most. I postawić zamiast niego tunel. Więc zgodnie z tym, co mówiliście do mnie. Aha. Widzę, że coś rozwaliliśmy. Jakąś linię autobusową. Nie. Czyli to przestaw. Tu. No i wszyscy zadowoleni. Wiem, że ci nie mają teraz, ale... Teraz się żyje. Wow. To jest jakiś autobus. Okej. Już zapomniałem o nim. Widzę, że koleczki się lubią robić. A, bo teraz... Okej. Dobra, nie. Tak, aż tak to nie może wyglądać. Czekajcie. Zrobimy sobie to w ten sposób. Bo jakoś musi być wyjazd. Wjazd do tej dzielnicy, czy nie? Zostaje w ten. Zdaje fajny sposób, że ludzie będą sobie tak wjeżdżać. Teraz dajmy im tutaj jeszcze dzielnicę. Z fajnego, nie wiem czy wiecie, no raczej wiecie, pojawił się nowy dodatek już we wtorek. Będzie nowy odcinek. I ona raczej się pojawi tak gdzieś w godzinach normalnych, czyli 15 czy coś takiego. Z tym, że to będzie kolejny odcinek właśnie z serii City Skylines. Tutaj, w naszym mieście i pokrótce może pokażę mniej więcej co i jak. Jeżeli się uda. Oczywiście odcinek będzie nagrywany gdzieś bardzo wcześnie, mniej więcej o północy, jak się to pojawi. Ale wy później to zobaczycie z przyczyn. No. Da się to zrozumieć. Dobrze, widzę, że tutaj ludzie już chyba nie ma korków jakichś strasznych. I tak, mamy te wszystkie kawałki ziemi. I pojawi się stadion w tym dodatku. I do stadionu jest jedna fajna rzecz potrzebna. Duże lotnisko. Z tym, że na razie mieliśmy go nie stawiać.
a stadion jest tylko jeden na całe miasto i się zastanawiam, co z tym zrobić. Więc, jakby to nie powiedziawszy, mamy popyt, rozbudowujmy sobie tutaj powoli nasze miasto i w międzyczasie może wymyślę gdzieś, gdzie to wstawić, no bo gdzieś to musi być, co nie? No i po prostu zobaczymy w kolejnym odcinku, gdzie to wstawimy chyba, bo dzisiaj chyba raczej nad tym nie będę myśleć. Aha, bo to jest cały wypoczynek, a tu jest zwykle, tak? Czekaj. Coś sądzę, że ten nadwór zrobiłem, ale dobra. A nie, tu jest wypoczynek. Czekaj. Wypoczynek. Turystyka, nie mają wypoczynku. Dobra, może pójdźmy wypoczynek na razie. Więc pójdźmy sobie dotąd. I tutaj. Wiem, nie powinienem używać tej drogi, ale no cóż. I teraz, czekaj. Nie, tak to mi się podoba. Dobrze, to sobie zrobimy to w ten sposób. No i zaczynasz mówić do rzeczy. To sobie wywalmy całą drogę. I to sobie zmienimy kierunek. O, mniej więcej tak. Jeszcze tutaj. I stąd pójdźmy sobie drogę prosto. Nie chcę nam to wejść tak, jakbym chciał. Nie. Może stąd. O! Perfecto. Dobrze, tu widzimy, że z tej autostrady ludzie korzystają. Spodobała im się, no szczerze mówiąc, się nie dziwię. Co wam tutaj malujecie? To wygląda trochę, jakby się jakiś zapis nie zapisał. Nie no, raczej wszystko było zapisane. Kliknąłem kontynuuj, więc. Nie no, jest ta dzielnica. Jest ostatnia. Grand Central Terminal. To nie, to wszystko musiało się zapisać, tylko nie wiem. Czemu to tak tragicznie wygląda? Wiem, co ja wspomniałem o tych wszystkich ludziach? Chyba tak. Dobra. No to ponieważ zapomniałem o tych ludziach, a popyt mamy na ludzi, no to ogólnie dziś będziemy rozwijać nasze miasto pod stadion. Stadion? Czy znaczy, no nie wiem, czy nawet gdzie ten stadion będzie, ale no mniej więcej. By się przydało opuścić tu na jakąś drogę. O! Tu w ogóle jest strasznie dużo torów. Może tak. I tutaj od tej dzielnicy musi coś wyjechać. Czekaj. Bo tu widzę, że jest droga. Ja ją bardzo chętnie właśnie w tą stronę tak przepuścił. Zróbmy sobie pauzę. Tu pociągi jeżdżą z zewnątrz. A ja jeszcze nic nie mówiłem o pociągach z zewnątrz. Co my sobie z nimi zrobimy później. Więc na razie to sobie zrobimy. O, po prostu tak. I te tory kolejowe po prostu puścimy górą. Wszystko takie po prostu. Czyli ciach, 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 ciach. I tu jest to dobre przygotowanie na przyszłość. Ciach, ciach. Bo tyle tu będzie. No i ciach, ciach. Ciach. I teraz weź to na tą samą wysokość. To będzie chyba tu. I to będzie tu. Oczywiście to na razie będzie działać tak jak po staremu, no bo reforma kolejowa będzie później. Na razie tym nie będziemy się bawić. Ale to trzeba wywalić. Ale już chcę mieć przygotowane, żeby nic mi się tutaj nie wybudowało. No i że dokładnie tak samo to wyglądało. Dobra. No i teraz to sobie łączymy. To z tym. I to teraz idealnie by było połączyć o. Żeby ten dziesiątkowy zostawić w spokoju. Może tak. Czekaj. To chyba będzie jakoś tak gdzieś tu.
na powiedzmy. I to tu. Czekaj. To tu. O. I bardzo ładnie. Nie, po prostu ją połącz po prostu. Dotąd. I ten. Zrobiłem w złej kolejności. Tak. Wszystko wskazuje na to, że zrobiłem to w złej kolejności. Ten. Potem ten. O. Wiem, tutaj nie wygląda tak ładnie jak po drugiej stronie, ale dobra. No i póki co. Będzie taki zjazd. To nie, bo to jest ta zwykła trasa. Tak. No ma, wszystko podłączone. Możemy puścić play. No i drogi, drogi. Bo tutaj będzie, ogólnie tutaj będą się rozwijać właśnie nasi mieszkańcy. Bożsi mieszkańcy. To trochę tak wyjdzie im nie po drodze, ale jednak. Tutaj są te tory, ale my tu sobie puścimy jakąś drogę. Jakoś. Dobrze, no i tu będzie kolejna dzielnica. Bo tamtej już nie będziemy powiększać. No, gdzieś taka. Tutaj jakoś sobie puścimy tramwaj później. Ej. No dobra. No, później to się poustawia. Jedyne, co zmienimy w niej, to zaawansowane budownictwo mieszkalne. Gdzie to jest? Tutaj. Przepis. No i dajemy im, żeby się rozbudowywali. Zacznijmy może od tej strefy dzielni. Bo tu będą szybko łapać prądy i to wszystko. A później tu pójdziemy. I jeszcze co ja tu chciałem zrobić? Park jakiś wstawić. Tak. Aby nie marudzili. Może taki lód. Taki kolosal też. Oni lubią kolosale w ogóle. Uwielbiają je. Tu bym wstawił, tu taki jest jeden fajny. O, to. Ale widzę, że nie chcę wejść. Że na wodzie niby jest. Nie raczej. I don't understood it. But, okej. Dobrze, no i mniej więcej się to popodnosi. Wiem, tu mamy taką. Widać idealnie, gdzie się kończy tutaj to wszystko. Właśnie o szkolnictwie nie myśleliśmy. A. Nie jest źle, wam powiem, nie jest źle. Ale jedna podstawówka tu. Mhm. To co, coś takiego by tu się im przydało. O uniwersytecie to już nie mówiąc w ogóle. Dobra, uniwersytet będzie po drugiej stronie ulicy. I wszyscy zadowoleni. Chwała mi. Pójdźmy sobie tu jeszcze jakiś tramwaj. Tylko jakby go tu puścić. Swojego tu puściłem już dwa tramwaje jeżdżą. Nie wiem, czy. Nie, to było poza odcinkiem. Puściłem. Drugi. Okej, okay, widzę, że mogę zrobić naprawdę długą linię. Swojego. Teraz. Co? Czemu tu nie ma żadnego tramwaju? No to tędy puścimy sobie go jakoś. Jakoś. Ogólnie. Jeden odcinek zrobimy na tylko linie tramwajowe. Może to będzie nawet live. Bo to, jak to wygląda, to jest tragedia. To, co jest teraz. Nie. Co innego, będziemy trochę też większe odstępy dać pomiędzy przystankami, bo to, jak one tutaj są często, to też dzięki temu nasze tramwaje nie jeżdżą tak, jak powinny. No i tu sobie puścimy teraz, bo tutaj nic nie było dziwnym trafem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Czy tu chcemy go sobie wpuścić gdzieś? No niby można, ale gdzie on dojedzie? No właśnie, tu można jakąś pętlę w przyszłości zrobić. A przyszłość nadejdzie dziś. Tak? Tak. Czyli mniej więcej. To jest ten park. To jest ten park. Dobra. To później z tym parkiem ponegocjujemy. Najpierw zrobimy to. Czyli co, najpierw tak, później lecimy tak, albo nie, zróbmy taką tradycyjną pętlę, której nigdy nie robię,
Stwierdzam, iż to nie ma sensu. Taka jak ona w praktyce. No i osobnymi zjazdami na różne tramwaje. Czyli tak. No i może jeszcze tak. Nie, no to tak licznie to wygląda. Popracuję nad tym poza odcinkiem, co nie? Ten przystanek trzeba przenieść tu. Dobra. I możemy już stawiać dalej. Tutaj. Tutaj. Tutaj nic nie jeździ. Tu będzie z przystankiem. Ej, tu, tu. Dawaj, staw się. Jest. Tutaj. A, nawet zadowoleni są z tego. Z tego iż to powodu. No i z powrotem będziesz wracać. Bo to było aż dziwne, że tu nic nie było. O, tutaj nie ma przystanku, to tutaj będzie. Bo tutaj ogólnie pociągi poszliśmy, ale jak już jest ta droga, no to przydałoby się, żeby były te tramwaje. Zresztą z tego co widzę, nawet są zadowoleni z tego. Tu bym puścił sobie tędy, ale jednak nie. To tu będzie. Tu. Tu. Nie, dalej. Patrzę, gdzie. Nie, ten tutaj nie będzie, tu będzie. Tu. I później tu, i tu sobie skręcisz. O, bo tutaj nic nie ma, co nie. Tutaj przed mostkiem. Tu sobie skręcisz, i tu będzie finalnięte. No, taka to długa trasa trochę. No, ale no, co ja powiem. Zaraz powinny wyjechać stąd. Jest. I ja dążył te tramwaje. I bardzo dobrze. Widzę, że tu możemy chyba wszystko zamalować. Po niej się i tak widzę, że jest na nie popyt większy niż na tą dzielnicę całą. Więc to po prostu wchłonie to wszystko. No tak. No i gdzie my ten stadion stawimy? No nie, szczerze powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia. Czemu ty nie masz wody? A właśnie, robiliśmy tutaj tą dzielnicę i coś tak utknęło. Tak? Tak. Dobra, no to zróbmy sobie tą dzielnicę, bo tutaj mają wypoczywać. A wypoczynek też się im by tu przydał. Może gdzieś jakoś tak. I stąd będzie odchodzić taka tramwajowa. Tak, tutaj zrobimy ogólnie tego, czego nigdy nie powinniśmy robić. Czyli co chwilę będą skrzyżowania. No prawie. Będzie to wyglądać bardzo podobnie do przemysłu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Nie, nie. Dotąd. Słyszałem samolot. No tutaj te samoloty to mogą się nieźle zarabiać. Swojego nie wiem, czy pokazywałem wam to tutaj. O, akurat mniej. Bo czasami idą ludzie takie tłumy. No ale jeszcze postawiliśmy nim tutaj statki, to też powinni być zadowoleni. Zobaczmy właśnie. 40. To zawsze już coś. Przyleciało 12. No ten dworzec to może być okupowany. No ale ogólnie. Mają tutaj dosyć nieźle to rozwinięte. Swojego tu są jeszcze te towarowe. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że w takim miejscu były towarowe. No i tramwaje, pętle tramwajowe też tego jest tutaj dużo. Swojego te autobusy tutaj chyba jeżdżą już. Pamiętam, że to robiliśmy w tym odcinku. Tak. Jeżdżą. Nawet te tramwaje puściliśmy. Choć tak jeszcze bez sensu. Dobrze, no i teraz tutaj będą się rozwijać nasza turystyczna część. Tylko tym razem wypoczynek. Czyli chyba hotele o to chodzi. Zresztą zaraz zobaczymy. Jak coś się tu wybuduje, woda jest, prądu nie będą mieli. Tylko najpierw cokolwiek musi się budować, abym im tu prąd dostarczył.
Dobrze, ja poczekam na nich, aż oni tutaj przyjdą, bo widzę, że coś się im nie człapie. 19 minut, no to zaraz trzeba będzie kończyć. Bo jeszcze timelapse, a my dzisiaj tak tego dużo nie zrobiliśmy, ogólnie przy tych hotelach trochę pokręciliśmy. Tak. No i rozwinęliśmy trochę nasze tutaj miasto. Słonego piszczy mi tutaj coś nad uchem, a nie chce mi się przydawać odcinka, więc nie. Nie, nawet nie liczcie na to, że zaraz to wyłączę. Zresztą, dobra. Nieważne, nie będę o tym mówić, coś mi tam piszczy nad uchem. Teraz pytanie, którą stronę to jest dobrze? Halo? Tak? Czy tak? Chyba tak. Dobra. Chyba to dobrze zrobiłem. Mam taką nadzieję. A, tu sobie jeszcze pójdźmy kawałek tej dzielnicy. Ona się będzie tutaj ciągnąć przez te tory. Wzdłuż tych torów. To będzie taka biedniejsza dzielnica. Bo wiadomo, tory, hałas. Co nie znaczy, że tutaj dworca jakiegoś zaraz nie wstawimy. Tylko on mi rozwali obydwa tory. Pomyślimy nad tym wkrótce, ale wiem, widzę, że też to zrobiliśmy. Jednak ta droga jest źle. Dobra, zróbmy ją tak, jak powinna wyglądać. Aha. To będzie tak. Dobra. Bez komentarza. Bez komentarza, czemu to było źle? Tu, tu. No i tutaj też. Tutaj możecie się spokojnie rozbudowywać. Tam później może nad jakąś dzielnicą taką ściśle turystyczną pomyślimy. Nad tym wodą. Dobra, zobaczmy, czy te hotele się już budują. O! Nico. Serio? Dałem wam tu przecież miejsce na budowę, co nie? No mam wyrazić się jaśniej. Tu jeszcze może. Rozumiem, że może w nocy nie chcecie się, ale ja jednak chcę, co nie? A czasu bardziej nie będę już przyspieszać. Dobrze. Widzę, że trzeba was jakoś jeszcze bardziej zachęcić. Budynek już istnieje. O, coś jest już, dobra. Ale tak czy siak, jakiś monument tu by się przydał. Budynek już istnieje. Budynek już istnieje. Coś tutaj nie istnieje. To nawet postawiliśmy wczoraj. Wczoraj ostatnio. Budynek już istnieje. Budynek istnieje. Budynek nie istnieje. Zo istnieje. Nawet zo istnieje. Chyba to tu by pasowało. I ładnie mi kable rozcięło też ładnie, więc pasi mi to. Dobrze, no i jakieś hotele się tu zaczęły budować. Zaraz sprawdzimy, co to się buduje. Co i jak. Tu sobie weźmy, to sobie podłączmy. A po licho, że źle. Ważne, żeby było podłączone. Co nie? No i tutaj te druga dzielnica. Więc będzie jakieś ładne połączenie. Tramwajów tu nie puszczam póki co, no bo na razie to... Tak, tak to sobie po prostu budujemy. Tak to sobie po prostu budujemy. Jaśniej, jaśniej. Wiem, tutaj jest ta droga w nieskończoność, ale na razie już ją zostawmy. Okej, okay, no dobra, ładnie się to zaczęło rozbudowywać. No i co my tu mamy? Jakieś bardzo małe budynki. Co to jest? Centrum Multimediów. Pub. Co to było? Spektrum księgarnia. Księgarnia. Siłownia. Piwiarnia. Siłownia. Kręgielnia. A jest to dzielnica. Jest to jaka dzielnica w końcu? Wypoczynkowa, czy to jest turystyczna, to jest wypoczynkowa, że tu nie będą hotele. Hotele będą w turystycznych gdzieś, pewnie te najbardziej świecące, czekaj, zobaczmy. Hotel, jest, hotel. No to nie, to dzisiaj sobie tutaj wypoczynek poszliśmy, żeby nasi mieszkańcy mogli w końcu powypoczywać, tak jak powinni. No to dobrze. Tylko pytanie jest jedno. Jak oni do tego wypoczynku tutaj, kurde, dojdą?
Bo żaden transport tutaj raczej nie prowadzi. No nie wiem. Nie wiem. Można byłoby to niby tutaj jakoś wstawić. Tylko jak? Tu by bardziej mi pasowało. Okej. Zastanówmy się. Bo jak nawet my to tutaj postawimy, to gdzie tokolwiek dojedzie? No właśnie. Można puścić też z drugiej strony metro. Ale metro takie jest ściśle turystyczne, ale dobra, lepszy cokolwiek niż nic. Dobra. To co, te metro puścimy sobie tak. No i tak. Dobra. No i zaraz wrócimy, bo muszę zrobić sobie przerwę. No dobra, no to zastanówmy się. Czy puśćmy te metra po pierwsze. A po drugie, co jest z wodą tutaj? Przecież jest. Nie ma. Chyba moje pompy już nie wyciągają. Przy tak szybkim rozwoju mojego miasta. Tu. I tu. Ciach, ciach. I ściekolandię też trzeba ulepszyć. Teraz, gdzie są te ścieki? Wait, gdzie ja te ścieki wysyłam? A, teraz tutaj ścieki, ojejku. Wybaczcie, ludzie. Ale to chwilowe były problemy. Co nie? Nie. Do ścieków to jest większy problem, bo nie mam zbytnio już gdzie wstawić kolejnego. Tu jest jakikolwiek prąd. Jest, dobrze, ale póki co, póki nie marudzą, jakieś tylko małe tam czystki się porobiły, no to na razie nic nie będziemy robić. No bo metro i po pierwsze stopper start. Stopper start. No z tym i tak lubicie odcinki mniej więcej 30 do 40 minut, więc mam jeszcze czas. A puśćmy sobie tam metro. Skąd? Pewnie stąd. Tu sobie po prostu przejedziesz dotąd, o, zadowoleni. I później, gdzie my cię puścimy? Może tędy, tu jest ten super statio. I stąd ty sobie pojedziesz, bo ty musisz przejechać tutaj pod tym. Tutaj. I to będzie koniec swojej trasy. Bo tam dalej nie podłączaliśmy nigdzie, więc no dobra, to niech tak. To niech tak zostanie. Tu jeszcze możesz po drodze. Chociaż. Nie, dobra, ta niebieska już tak idzie, więc. Więc nie trzeba. Później wjedziesz tu. Tu. I tu. I finito. Natomiast tak naprawdę nad pociągami to aż się trzeba zastanowić, bo jak tutaj te pociągi dojeżdżają? Nie licząc tego. No nie dojeżdżają. To jednak trochę problematyczne. Powiem wam, że to mi się nie podoba. Trzeba coś z tym zrobić. Musi być tu jeszcze jeden. Jakoś. Może być nawet tak. I później co? W dół. Chyba inaczej. Przejedźmy pod tym i tu w dół. Okej. O, to mi pasuje. Teraz tylko weź sobie to ładnie ustaw. Tutaj są te tory, co nie? Ściśle towarowe. Ściśle, no bo nie muszą być tylko. I czy mi się teraz uda połączyć? Wynik? Nie uda się połączyć. Chyba, że zmienię to tu. Tu. Tu i tu w dół. Dobra, udało się połączyć.
teoretycznie jakoś te pociągi, bo nie, tutaj pociągi muszą być. Spadają, czemu ja tego jeszcze nie zrobiłem? No nie wpadłem na ten pomysł. Ojejku, dobrze. Ten most, o którym była mowa i w ogóle, że go wyburzę i tak dalej, zrobię to poza odcinkiem. I czemu u was jest taka tragedia z policją? No jest jakaś dziwna. Aha. Czy ja naprawdę tak to inteligentnie zrobiłem, że... Dobrze. Macie już. Nie dało się do was dojechać. No to nieźle to było. No, dobra. Tutaj już jest ruch udogodniony po tym, jak to wszystko zrobiliśmy. Statek odpływa z 4 osobami. Gdzie? Do Las Cruz. Gdzie cokolwiek to jest. Tutaj na parę osób przychodzi. Brak ludzi. No nie gadaj, że muszę przejść na tą dzień do tej strony i coś pomyśleć o rozbudowie tego. Chyba tak. Chyba to już ten moment. It's time to move. Ingress. Nie, dzisiejszy odcinek nie jest o tym. Dzisiejszy odcinek jest o strefie wypoczynkowej dla ludzi, więc więcej wypoczynku jeszcze dzisiaj musimy zrobić. Patrzę co chwilę na zegarek. I patrzę na zegarek, a nie patrzę na grę, co ja robię. Źle. Błąd. Tak nie można. Dobra. Wiesz, tutaj więcej ludzi. Więcej tutaj daj im wypoczynku. No bo w końcu gdzieś po swojej pracy zabójczej w na przykład pociągach, tramwajach, gdziekolwiek muszą odpocząć, co nie? Albo nie, najlepsze było jak kiedyś mi się udało zrobić coś takiego, że zajezdnia tramwajowa nie ma. Zajezdnia tramwajowa jest za mało wystarczających ludzi, żeby pracowała. To było piękne. Przemysł chce się rozwijać, a to nie chce. Czemu nie chcesz? Za mało transportu? Zaraz ci tutaj dostarczę go. O, miałem to zrobić. Nie wiem, czemu tu nie puściłem pociągów ściśle turystycznych, bo można. Tu nawet to by pasowało. Na przykład gdzieś tu. Zupełnie po drugiej stronie tego. No dobra. Dobra, tutaj są wejścia, co nie? To drzewo wytnę. W ogóle te drzewa trzeba powycinać. Nie pasuje. Tą ścieżkę ogólnie ona jest fajna, dużo ludzi z niej korzysta. Ten zakręt ciekawy jak zrobiłem. Ale... Trzeba to jakoś podłączyć. Na przykład w ten sposób. I teraz możemy zrobić ścieżkę. Weź teraz, że się puść. Ty, puszczę ją. Nie gadaj. No ale ona będzie tuż pod lotniskiem. Ale tam ludzie nie będą się mogli skarżyć. Dobra, jakoś się tam podłączył. Tutaj jeszcze trzeba zrobić przejście podziemne. Czekaj, zróbmy to tak. Przejście podziemne. Wow! Zaraz. Co tu się dzieje? Takie tłumy. To jest zapisywanie. I gdzie ci ludzie wszyscy biegną? Czekaj, jeszcze zobaczmy. No, mamy i tak 30 minut, to zaraz będziemy kończyć. Tutaj się gdzieś idą do tych hoteli. Czyli rozumiem, że ta stacja metra jest używana. 30 osób, to nie tak dużo. Ta jest używana. 56. Ludzie chcą wypoczywać. I do tego wypoczynku puścimy im pociągi. Gdyż, iż, aż te pociągi chciałbym puścić jakoś tak tutaj. Jakoś tak tutaj. No, jakoś tak tutaj.
O, mniej więcej w ten sposób. I stąd będzie droga. Widzieliśmy, że wszyscy byli zadowoleni, co nie? Więc ja tam bym nie ma do ciebie. Tutaj i ścieżki. Nie. Primo, ścieżka. Dobra, nie chce się, to nie chce. Nie, to nie. O, jest. O to mi chodziło. Żeby było wejście do drugiej strony. No i teraz te tory trzeba jakoś ładnie puścić w dół. Do dołu. Ale jak? Jakby tu je ładnie puścić? Wiecie co? Mamy 33 minuty, czyli jeszcze mogę nagrać sobie kawałek. Wybuchmy tą sądę. Zrobimy to inaczej. A konkretniej to tu będzie się to ściągnąć, ale to będą tory kolejowe. O właśnie, o tym mówię. Dobra, to trochę tu sobie wywalimy, ale spokojnie oni wrócą. Już niedługo. Pójdźmy jej gdzieś tak dotąd. Stąd już spokojnie. No prawie spokojnie. Będzie można ich tam podłączyć. O, właśnie, o to mi chodziło. I te tory będą sobie tu biec, biec, biec. Tak, tutaj ten cały czas. No, na razie do końca mapy. I stąd sobie jakoś zrobimy ładne połączenie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać. Może być nawet takie. Wiem, jest to w jednym kierunku, ale trudno. No i teraz musimy wymyśleć, jak to ładnie żeś podłączyć. O, to mi się podoba. Ciach, ciach i ciach. Tutaj wiadomo, że trzeba puścić to górą. Później w dół. I też ciągniesz. Choć tutaj naprawdę to nie musi być tak było dosyć. Tu jest ta górka, co nie? To my tą górkę sobie wykorzystajmy. O, jakoś tak. No i zmienimy kierunki. Chyba jest dobrze. No i to powywalajmy. To nie jest nam już do niczego potrzebne. No i jeszcze podłączmy tą dużą drogę. I dajmy strefy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Tu. Dobra, no i jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, to ci ludzie nawet nie będą uciekać. Pójdźmy sobie na samo zakończenie linię kolejową, która będzie być stąd. I gdzie te tory wyjeżdżają? One się tak trochę ciągną. Dotąd. To nie miało aż tak być długie, ale dobra. Dobra. Nie. To nie może tak wyglądać. Przykro mi. Przykro mi, ludzie, wiem, że chcecie tego. Zrobimy to w ten sposób. To musi być tak podłączone, bo tam ten dworzec wybuchnie w przeciwnym razie. Stąd. Dotąd. I z powrotem. Ludzie się cieszą. Pociągi zaraz się pojawią. Tu ich może być trochę dużo. Zaraz zresztą zobaczmy. Dawaj. Pociąg. Na linii. Liczba pojazdów. Cztery już są. Nie wiem skąd te cztery się wzięły. Pięć. Tam na górze widać dokładnie. Pięć pojazdów jeździ na tej linii. I zero jeszcze ludzi.
No bo jest to długa linia, przejeżdża prawie całą dzielnicę. Znaczy całe miasto. No później jeszcze trochę ją zmienimy, ale... No dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzę, że tutaj fajnie ten budynek wygląda. Co to jest właściwie, tak? Luksusowy hotel. O, no to ładnie się tutaj wtopił do wypoczynku. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!